Dzień dobry Państwu spod Ministerstwa Sprawiedliwości albo Niesprawiedliwości. W Warszawie jesteśmy w miejscu, gdzie protestuje pan Włodzimierz Knurowski. Witam panie Włodzimierzu. Dzień dobry, moje nazwisko Włodzimierz Knurowski, rolnik z Małopolski. Przyjechałem tutaj przed ministerstwo, ponieważ po 7 powodziach w przeciągu 6 lat zostałem całkowicie zniszczony. Gospodarstwo moje zostało rozkradzione, ograbione. No dziś jest to ruina, choć w latach 80. było wzorowe gospodarstwo nie tylko w gminie, ale i o standardzie unijnym. Moje rodzinne gospodarstwo. Dziś mnie zostało 3,5 hektara ziemi, komornik mi zlicytował ziemię, połowę gospodarstwo, zabrał 63 sztuki świń, trzody chlewnej, wpisał 47, zabrał 14 koni, wpisał 13, także było kradzież 16 sztuk trzody chlewnej jednego konia. Z tego co pan mówił, pana sytuacja na przykład finansowa, jeżeli chodzi o emeryturę, jest tak fatalna, że od wielu lat nawet nie może pan dokończyć pokrycia dachem domu. Z tego co słyszałem, ma pan, rzecz nieprawdopodobna, ale 203 zł emerytury, tak? Tak, to jest rzeczywiście, na dzień dzisiejszy otrzymuję 202 zł i 99 groszy emerytury. No dzięki dzieciom egzystuję i dzięki tym dobroci ludzkiej, że czasami ktoś mi coś tam podaruje i dlatego jestem dzisiaj nawet w Warszawie, bo tak to bym nie miał za co przyjechać ani dalej walczyć. Tu bym prosił prawdziwych Polaków o pomoc, bym mógł walczyć z tą mafią. Mafią sądowniczo-prokuratorską i policjantami. Czy ten adres tutaj podany do pana to jest aktualny, żeby można się przez ten adres z panem kontaktować? Moja strona internetowa i tam jest cały adres i całość moich spraw. Jest pokazane, jak chciano mi dzieci zabrać w 2005 roku. To jest na tym zdjęciu, to jest moja szóstka dzieci, zdjęcie zrobione w 98 roku. Czyli na rok przed tą interwencją komorniczą? No wcześniej, bo interwencja komornicza była w 2005 roku, a tuśmy byli za czasów rządów Buzka. Byłem tutaj, protestowałem już wtedy i pisałem do rządu o wsparcie, o pomoc. Lecz do obecnej chwili nikt konkretnie się nie zainteresował tą sprawą. Proszę panie Włodzimierzu skomentować jeszcze te zdjęcia. Skąd tyle policji pod gospodarstwem? To znaczy taka ilość policjantów przyjechała, żeby po prostu pana w pewnym sensie okraść, bo niestety nie dopilnowali, że wzięto więcej inwentarza niż wpisano? To była chyba celowa robota, bo jak się mówi, że pod latarnią jest najciemniej, przyjechało 5 radiowozów, gdy dzwoniłem do komendy wojewódzkiej, że komornik kradnie zwierzęta, dojechało jeszcze 2 radiowozy, ale zrobiono, że ja się negatywnie zachowywał wraz z córkami i przez to musieli wezwać posiłki. Byłem u generała Rapackiego na komendzie wojewódzkiej po tym całym zdarzeniu, ale nikt do obecnej chwili nie ukarał sprawców kradzieży. No było około 30 policjantów wtedy w mundurach i też w tym w moro. No i dokonano grabieży. W biały dzień grabieży, ponieważ ja po klęskach żywiołowych nie powinienem być licytowany. Podatek i dzierżawę powinno mi umorzyć. Ale na to miejsce, gdzie ja prowadziłem to gospodarstwo i dzierżawiłem od Akademii Rolniczej, a obecnie od Uniwersytetu Krakowskiego Rolniczego, tam był kto inny. Po powodzi lipcowej w 97 roku, gdy zgłosiłem się do burmistrza Tolarza w Brzesku o pomoc, powiedział mi otwarcie: jest pan spisany na straty i musi się pan stąd wynieść.
i walczono ze mną, żeby mnie zniszczyć całkowicie. Rzeczywiście w 95 roku zostałem skazany za to, że znęcałem się nad rodziną, a co było nieprawdą, bo to ja wychowywałem dzieci i tak, sam dzieci wychowywałem, najmłodszy miał 2,5 roku, dziś już ma 23 lata. To jest ten najmniejszy tam? Tak, tak, najmniejszy, on przeżył największą traumę, bo gdy się dowiedział, że komornik ukradł konia, to zemdlał, także pogotowie go wzięło. Leczyłem chłopaka na padaczkę. Panie Włodzimierzu, no tutaj są jakieś szokujące sceny. Świniak wkładany do szoferki ciężarówki, konie wpychane, nie wiem ile tych koni na tą przyczepę zostało wepchniętych i świniaki, których jest tu chyba ponad 20. No, prokurator umorzył śledztwo, pisząc, że na przyczepę załadowano 19 sztuk. Na tej przyczepie jest 32 sztuki, jak się dokładnie policzy. Te konie widać, że klacze źrebne w nachalny sposób się ładuje. Trzy klacze wtedy poroniły. Jedna ostatnia matka wszystkich matek została brana ostatnia. Wypadła po drodze, bo się nie mieściły konie w samochodzie. I po czaska nogi oddali do rzeźni. Tak samo i dwa śrubki później oddali do rzeźni. No to był skandal. Gdybym ja na przykład, dam przykład, złapał na przykład kota za ogon i ktoś mi zrobił zdjęcie, to bym dostał wyrok. Wyrok na pewno do odsiadki. Nawet 2 lata czy 3 lata za takie rzeczy się dostaje. A tutaj w taki sposób się znęcano nad zwierzętami, nikt za to do dziś nie odpowiedział. No ciekawy jest to zdjęcie, bo nawet nie wiem jak mi się udało wtedy to zrobić, bo ja gonił jak szalony i robiłem te zdjęcia, jak facet ładuje do szoferki, a prokurator pisze, że nie było kradzieży. No to ja się zapytuję... To może ten świniak, który nie został policzony, został załadowany do szoferki? No to 16 sztuk nie zostało policzone należycie, bo wzięto było 63 sztuki, wpisał komornik 47, zabrano 14 koni, a wpisano 13. Najpiękniejszą klacz skradziono, jak mi wiadomo, sprzedali ją od razu ludzie wynajęci przez Akademię Rolniczą w Krakowie, obecnie przez Uniwersytet w Bozentynie i poszła do rzeźni do Włoch, na Włochy. To była klacz zaźrebiona, 2,5-letnia, ponad 600 kilo. Są tu też zdjęcia z pana protestów pod Sejmem. Pamiętam zarówno protesty pod Sejmem, jak kiedyś odwiedzałem pana na parkingu przy warszawskim Torwarze, gdzie pan był ściągnikiem i też pan dłuższy czas tam przebywał. Na szczęście wtedy było cieplej niż teraz, bo to była pora taka wiosenno-letnia. Ile tych protestów przez te lata już pan w Warszawie prowadził? No rzeczywiście Solidarność powiedziała, że się nie da wjechać ciągnikiem do Warszawy, więc ja pokonałem prawie 400 kilometrów i 6 marca 2013 roku wjechałem przed Sejm. Tu jest zdjęcie. Stamtąd policja mnie usunęła pod Torwar. Tam stołem przeszło 100 dni. Protestowałem przed prokuratorem generalnym wtedy panem Seremetem, jak również przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich panią Lipowicz, Irenę Lipowicz, ale to nic do dzisiejszego dnia nie dało. Panie Włodzimierzu, no od roku mamy tak zwane nowe władze, miała nastąpić tak zwana dobra zmiana. Czy pan w swojej sprawie zauważył zmianę na lepsze, to, że się zmienił prokurator Seremet na prokuratora generalnego, a obecnie prokuratora krajowego Ziobrę, czy to coś w pana sprawie zmieniło na lepsze?
Do dzisiejszego dnia nic. Właśnie mam nadzieję, że może wreszcie tymi pikietami poruszę sumienie pana ministra Ziobry i prokuratora generalnego i konkretnie zajmie się moją sprawą, bo ja uczciwie pracowałem, uczciwie wychowywałem dzieci, nie miałem problemu z nimi żadnego, ani w szkole, szkoła była za nimi, był ksiądz proboszcz za nimi. A dziś jestem całkowicie zniszczony. I tu apel, panie ministrze, panie Zbigniewie Ziobro, niech pan mi pomoże, niech pan rozwiąże ten problem, niech sprawcy moich nieszczęść zostaną ukarani, a obcy kapitał niech wynagrodzi krzywdy, bo za te powodzie odpowiada obcy kapitał, Carlsberg Okocim. I tu apel do narodu polskiego. Polacy, bojkotujcie piwo Okocim, nie pijcie go, bo on na nieszczęściu mojej rodziny zbija kapitał i wywozi z kraju. A ja, choć oddałem sprawę do sądu, przegrałem, bo sprawę prowadził Wiesław Grajdura, moim zdaniem kolaborant. Gorszy jak Volksdeutsch, bo zniszczył polską rodzinę i polskiego chłopa, a poszedł za obcym kapitałem. Panie Włodzimierzu, no właśnie, kolejna jak gdyby sprawa tego obcego kapitału. Browar duński, znaczy z kapitałem duńskim, w zasadzie międzynarodowym, Carlsberg, który wykupił Okocim. Proszę, może podejdźmy kawałek, skomentujmy te zdjęcia, bo rzeczywiście, jeżeli to jest woda, z której jest robione piwo Okocim, to nie tylko z powodu na pana krzywdę Polacy nie powinni piwa Okocim pić, ale również z powodu tego, w jakim stanie jest to źródło, z którego oni biorą wodę. Może stańmy tutaj jeszcze kawałek dalej. O. No tutaj widzimy, 300 metrów powyżej ujęcia wody leżały takie śmieci. Ja to sfotografowałem i wysłałem do zarządu browaru. Tutaj widzimy drzewa, które leżały przez parę lat i one gniją, próchnieją. Nie tylko, że gniją, one tamowały wodę. To drzewo, gdym się zwrócił, żeby mi pozwolono go usunąć, powiedzieli mi tak, że mi nie wolno usunąć, bo korzenie nie są po mojej stronie. Więc ten tu zator i te powodzie w 10 roku spowodowały 5 powodzi, 7 milionów strat. Także browar Okocim, o dziwo, dziś został zwolniony z obowiązku utrzymania należytego odcinka 3 kilometrów i nie wiem, bo to my teraz Polacy musimy wyłożyć co najmniej 120 milionów złotych na udrożnienie tych 3 kilometrów. Ja się zapytuję i apeluję do pani premier, do rządu, żeby ktoś się zainteresował tym odcinkiem, żeby CBA do pana Mariusza Kamińskiego, żeby zweryfikował te umowy, obecną umową wydaną przez starostę brzeskiego, żeby cofnąć to wszystko, gdyż gdy był nasz polski browar, odpowiadał za te 3 kilometry tak samo jak obcy, ale dbał o koryto rzeki i tam, jeżeli była powódź, jakbym się później dowiedział, to była raz na 30, na 40 lat. A tutaj, w tym wypadku, gdy ja wziął te pola w dzierżawę, bo nie wiedział, że to teren zalewowy, no były powodzie rok za rokiem, a nawet w 98 roku dwie powodzie. Jedna w kwietniu, a druga w czerwcu. W 98 roku tu widać. To jest to zdjęcie, bo w 97 roku woda szła o metr... Jeszcze wyżej była, tak? O metr wyżej, tak. Ale wszystko było spowodowane spiętrzonym jazem, który przepustowość zmniejszył czterokrotnie, bo poniżej jazu przepustowość koryta rzeki miała 274 metry na sekundę, a powyżej jazu 72 do 58 metrów na sekundę. To jest operat wodnoprawny zrobiony przez inżyniera tutaj spod Warszawy, użytków zielonych, pana
zapomniałem, Mioduszewskiego. Pana profesora Mioduszewskiego z Instytutu Użytków Zielonych z Falantysz tuko Warszawy. Panie Włodzimierzu, proszę jeszcze powiedzieć, przyjechał pan, zdaje się, wczoraj do Warszawy, dzisiaj jest pan tutaj pod ministerstwem. Czy pan oczekuje jakiejś odpowiedzi w czasie tego pobytu w Warszawie, że ktoś do pana wyjdzie, że ktoś pana zaprosi na rozmowę, że jakie w ogóle są plany, jeżeli można tak powiedzieć, tego pana protestu? No dzisiaj tu z panem rozmawiamy, na szczęście nie pada, jest dosyć zimno, ale wiadomo, grudzień to jest bardzo trudny czas na tego typu protesty. No wczoraj zgłosiłem się, napisałem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pismo, złożyłem mu propozycję, że dzisiaj będę czekał i jutro, żeby mnie przyjęto i porozmawiano, ustalono jakieś koncepcje rozwiązania tego całego problemu, ale nikt jak dotąd nie wyszedł. Dzwoniłem wczoraj na biuro rzecznika, można powiedzieć, ministerstwa. Sprawiedliwości? Tak, ale nie ma żadnego odzewu. Nie wiem dlaczego, no będę dzisiaj tutaj stał do 4:00, tak jak napisałem w piśmie. I jutro od godziny 11 do 16 zobaczę, co będzie. Miałem w poniedziałek rozpocząć protest taki poważny, ale ze względu chyba na tą pogodę i coś się gorzej czuję, nie wiem, czy to nie muszę odłożyć do wiosny tego protestu, ale naprawdę jestem gotów poświęcić swoje nawet życie tu, ale dopiąć swego, bo sprawcy tych nieszczęść powinni być ukarani. Panie Włodzimierzu, więc no cóż, zobaczymy, czekamy, że może ktoś wyjdzie, ktoś się zainteresuje pana tutaj sprawą, pana tą obecnością i protestem. Apelujemy do Polaków, żeby bezmyślnie nie popierali obcego kapitału w postaci firmy Carlsberg i produkowanego przez nią między innymi piwa Okocim. No to są olbrzymie, międzynarodowe, bogate firmy, które doprowadziły do ruiny pana gospodarstwo i pana życie rodzinne i praktycznie no pana życie, można powiedzieć. Zrujnowali nie tylko mnie, ale i psychika dzieci była naruszona. Te dzieci przeżyły koszmar związany z tą tragedią, bo żyliśmy w biedzie i do obecnej chwili, tak jak mówię, ja powinien mieć gospodarstwo agroturystyczne, pod tym względem budowałem dom i prowadziłem, a dziś jest to ruina, dom się rozlatuje, budynki gospodarcze, świtają dachy, dziury w dachach, wszystko, no nie mam za co remontować, także... Przypomnę, 202,99 zł emerytury. Pisałem do prezydenta list, prosiłem go o pomoc, bez odzewu. Teraz dzisiaj wysłałem list do pani premier. Wysłałem mi też książkę Dobić tego chłopa, jak również reportaż z telewizji Trwam, który był zrobiony tego roku 2 marca 2006 roku po stronie prawdy. Uświca rzeka wyjęta spod prawa, bo nie tylko ja tam zostałem skrzywdzony, ale inni rolnicy, bo mnie stamtąd eksmitowano, mnie już nie ma, ale krzywda pozostała i inni rolnicy do dziś dnia też tą krzywdę mają. Będziemy relacjonować w najbliższych dniach i nie tylko w najbliższych dniach, no oby jak najszybciej się ta sytuacja skończyła, całą sprawę pana Włodzimierza Knurowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w walce o tą sprawiedliwość, oby Ministerstwo Sprawiedliwości było Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja dziękuję. I życzę wszystkich Polakom z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo radości, a w szczególności jedności, by ten naród nie dał się podzielić, bo są ludzie,
którzy dążą, byśmy byli skłóceni, a nie tylko i doszło do rozlewu krwi. Polacy, jednoczmy się do Polaków z zagranicy. Wracajcie tu, do ojczystego kraju. Tu wspólnymi siłami możemy zrobić wszystko, bo ten kraj ma wszystkie bogactwa. Mamy wszystko, tylko nie mamy dobrego gospodarza. Mamy zdrajców narodu polskiego. Dlatego wy, Polacy, musieliście opuścić ten kraj. Gdybyśmy mieli prawdziwych patriotów, to tu można dobrze żyć i nie szukać zarobku za granicą. Dziś jesteśmy, można powiedzieć, parobkami we własnym kraju. Parobkami, zniszczonymi całkowicie. Unia nas zniszczy całkowicie. Ja wiem po swoim gospodarstwie. To są kpiny, to co się dziś robi. Dziś rolnik za litr mleka u nas otrzymuje 83 grosze. Proszę Państwa, to jest skandal. Jest to zdjęcie zrobione w tym roku, w którym była powódź, tak? Tak, to jest zdjęcie wykonane w 98 roku przez redaktora tu w Warszawie. Ja go teraz odnalazłem. Gdym protestował z tymi dziećmi po powodzi lipcowej, bo już wtedy była taka sytuacja, żeśmy nie mieli na życie, bo to, co osiągnął, to musiałem władować w gospodarstwo, w obsianie. Tu na tym zdjęciu jest najstarsza córka, obecnie ma dwójkę dzieci, Agnieszka. Tu jest Monika, później Karolina, Basia, Kamil i najmłodszy Dawid. Cztery dziewczyny, dwóch chłopaków. Tak. I powiem szczerze, że gdyby nie oni, to ja bym nie przetrwał. Miałem dla kogo żyć. I dziwię się niektórym matkom, które dążą do aborcji. To jest największy skarb, największe złoto. Dla kogo mają ludzie żyć? Ja dziś dzięki nim trwam nadal. Za dobroć odpłacają mi dobrocią, dbają o mnie. I także życzę im dużo, dużo szczęścia i zdrowia w przyszłości. Dwoje tym... już wnuków jest, tak? Tak, już ma dwójkę wnuków. Basia wyszła za mąż teraz w czerwcu, na wiosnę ma Kamil. Ślub, żenić się. Także pomału to wszystko może się jakoś ustabilizuje. Rodzinne sprawy, ale kiedyś im mówiłem, że tylko miłość może was utrzymać i przetrwać. Dałem im taki dziwny przykład. Kazałem w pewną niedzielę córce Karolinie przynieść 6 patyków, związać sznurkiem i każdy miał to złamać. Żadne z nich nie dało rady. Ja mówię, później im wytłumaczyłem, to jesteście wy. Jeżeli będziecie razem, będziecie się miłować, to nikt was nie złamie, ale jeżeli będziecie w pojedynkę, to was wykruszą. Czas pokaże. I wiara. A ten krzyż, proszę Państwa, to jest przywieziony z Brukseli. Ze śmietnika przywiozłem 3 krzyże. Wyrzucone na śmieci w Brukseli. Tak, w Brukseli. Jak byłem na proteście o telewizję Trwam, bo tu jeden człowiek z Warszawy mi zasponsorował wtedy wyjazd, żebym jechał. I to jest właśnie przykład, co nam daje Unia. Unia nam da aborcję, narkotyki i niszczy nas całkowicie. Zniszczony przemysł, stocznie. Przemysłu już nie ma. Polska to jest kraj montowni. Tylko montujemy wyroby cudzego przemysłu. Ale nie tylko montujemy. Nas się tu całkowicie niszczy, bo się wykupuje. Już się rozkradło nasz majątek narodowy. I tu tylko jedność. Jedność narodu polskiego może odbudować wszystko. Także apeluję do was, Polacy. Połączmy siły w jedności, ogromna siła i wierzę, a ja wierzę, że Bóg nam dopomoże i ten kraj odzyska swoją świetność. Dziękuję bardzo, panie Włodzimierzu. Dziękuję. Życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.